To teren prywatny. Ja jestem od Marka, dzwonię. Adam, tak? Co się stało? Jest problem z mową. Jasiu, wyłącz to. Siedź tu spokojnie. A co u niego? Walczymy, będzie dobrze. Wiadomo. No a co tu się nie zgadza? Przecież ja to pisałem. No nie chcą oddać dziecka. A zapłaciliście? Tak, całą kwotę. Wzięła 70 tysięcy i teraz nie chce się zgodzić? Nie może. Ale umowa jest na nią. No tak, ale mąż wrócił z więzienia i zabronił. Nie wiem. Co ja mam ci teraz powiedzieć? Ostrzegałem. Podpisaliście z nią umowę na coś, co praktycznie w tym kraju jest nielegalne. Bo o ile pomoc surogatki za pieniądze jest jeszcze możliwa, to adopcja przez homoseksualistów już nie. No ale Marek jest dawcą nasienia, jest ojcem biologicznym. Który umiera, tak? Wystarczy, Jasiek! Chodź, chodź. Oni wam nawet nie muszą oddawać pieniędzy. Właściwie wywiązali się z umowy. A jeśli Marek tylko... Jeśli odejdzie... Matka i tak jest jedynym prawnym opiekunem. I mała wraca do niej. Jedni! Iwona! Pozwoliłeś to podpisać. Prosił, to pomogłem. Musimy coś z tym zrobić. Przecież ostrzegałem. Kurwa, masz coś z tym zrobić, rozumiesz? Co na przykład? Mam porwać dzieciaka, czy ich zastrzelić? Kurwa, idę z tym na psy. Oni powiedzą ci to samo, co ja. I jeszcze spuszczą pierdol za to, że jesteś gejem. Dobra. Daj to. Mogę wypisać przedsądowe wezwanie do wywiązania się z umowy. Tyle mogę. Dzięki. A dlaczego nie zdecydowaliście na jakąś Ukrainkę? Ona by zadychę urodziła. Dlaczego akurat ta baba? Jest podobna do mnie. Dziecko też będzie. Dzięki.